Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kurczaka pieczonego w winie. Jest to bardzo aromatyczny, jednocześnie delikatny kurczak. Wcześniej pokroiłam go na kawałeczki, dodałam odrobinę warzyw, całość zalałam winem i piekłam dość długo, dzięki czemu każdy kawałek kurczaka fajnie przeszedł aromatem i bardzo mocnym smakiem. A danie jest wyśmienite. Do tego polecam świeże, ugotowane ziemniaczki, najlepiej młode, takie malutkie, posypane koperkiem. Zachęcam Was do przygotowania dzisiejszego dania, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv. Na początku do miski wkładam pokrojonego drobno kurczaka. Ja pokroiłam w takie kawałki na dwa kęsy. Następnie opruszam go mocno pieprzem i solą. Delikatnie potrząsam miską, aby przyprawy dotarły do każdego kawałka kurczaka, a następnie przekładam na patelnię grillową i chwilkę podsmażam, aż zetnie się z wierzchu. Następnie kroję drobniej cebulę, marchewkę na plasterki oraz czosnek na mniejsze kawałki. Warzywa kładę w naczyniu żaroodpornym. Na to przekładam lekko podsmażonego kurczaka. Do tego dodaję dwa listki laurowe, troszkę kolendry, dość sporo pieprzu, a także mały koncentrat pomidorowy. I to wszystko zalewam rosołkiem, czy też po prostu bulionem warzywnym. Dolewam do tego jeszcze półwytrawne czerwone wino. Przykrywam z wierzchu formę i wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika i piekę prawie 2 godziny. Dzięki temu kurczak będzie bardzo aromatyczny. Po upieczeniu kurczak będzie w takim fajnym, gęstym pomidorowym sosie. Nakładam na talerz i proponuję podawać z ziemniaczkami opruszonymi świeżym koperkiem czy pietruszką. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.